Witam serdecznie, Krawczyk Michał, reprezentuję manufakturę Santa Maria, tworzymy naturalne produkty konopne. Generalnie wszystko jest z naszych upraw. Posiadamy własne pole pod Poznaniem, w Dopiewie, gdzie sobie właśnie takie piękne roślinki hodujemy, sadzimy oczywiście wszystko w pełni legalnie, z zezwoleniami. Mamy nawet uprawę zgłoszoną na komendę, także może dzięki temu nie mamy jakichś natarczywych kontroli policji. Generalnie roślinę przerabiamy na kilka sposobów, tutaj możemy pokazać. Od korzenia tak naprawdę rozbijamy na paździerz, gdzie z paździerza na przykład można zrobić beton konopny albo przeznaczyć go na opał. Nas jednak interesuje ta bardziej część włókiennicza, którą możemy tutaj, że tak powiem, przeznaczyć na włókno, z tego zrobić przędzę. No i po prostu mamy w efekcie tego gotowy materiał konopny, z którego szyjemy wspaniałe ubrania. W ofercie mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy, od rzeczy takich użytkowych, codziennych, jak na przykład spodnie dresowe, tak, czy choćby takie fajne, eleganckie bluzy. Dla pań i dla panów się to świetnie sprawdzi w wielu rozmiarach na co dzień i nikt nie powie, że to jest z festiwalu jakiegoś rekonstrukcyjnego, tylko to jest bardzo fajna odzież użytkowa, czy nawet eleganckie koszule, w której pójdziemy do pracy gdziekolwiek, nawet do korporacji i nikt ci nie powie, że coś jest nie tak, a jest to materiał oddychający, hipoalergiczny, na którym nie rozwijają się grzyby, bakterie, brzydkie zapachy, także polecamy każdemu. Teraz wszystkie panie z sanepidu prosimy o nie uwagę. Mamy też również takie wspaniałe wino konopne, ale to wykonujemy sobie, że tak powiem, manufakturalnie, tylko dla naszych przyjaciół, tego nie sprzedajemy. Tym się po prostu dzielimy, bo tym się trzeba dzielić. Nikt tak naprawdę takich win konopnych nie robi. To jest nasza autorska mieszanka, autorski przepis. Tutaj mamy pierwsze z rocznika 2021, czyli konopia z mirabelką. Pana operatora zapraszam na degustację po zakończonym materiale. Co jeszcze? Tłoczymy olej, sami ten olej tłoczymy, no, z roślinki pozyskujemy nasiona, tłoczymy olej. Mamy też takie nasiona, że tak powiem, w formie spożywczej do chrupania, do sałatek. Mielimy to na białko konopne. Dla wegan bardzo fajna suplementacja tłuszczy naturalnych. Mamy herbatki, mieszanki ziołowe, susze, smarowidła. Także wszystko z konopi przetwarzamy na różne sposoby. Rozwijamy się, że tak powiem, z każdym tygodniem. Co ważne, mamy też olejki CBD. Olejki CBD. Dlaczego nasze olejki są, można powiedzieć, inne niż wszystkie? Ponieważ nie jest to susz importowany z zagranicy i nie jest z tego ekstraktowany olejek, tylko ten susz hoduje nasz przyjaciel Miłosz z Greenleaf Piła. Serdecznie pozdrawiamy. Metodą greenhouse, bez żadnych dodatków, pod lampami, dzięki czemu mamy pewność, że ten olejek wyekstraktowany ma wszystkie fitoskładniki, wszystkie terpeny, woski i tak dalej, pełne spektrum kanabinoidów i taki olejek rzeczywiście pomaga, do nas ludzie wracają po te olejki i to jest dla nas jakby najlepszym sygnałem na to, że to działa. Z każdym tygodniem nasza oferta się powiększa, rozwijamy się cały czas, także zapraszam na naszą stronę www.santamariashop.pl. santamaria.shop.pl, dokładnie, tam pełna oferta, kontakt do nas i można nas spotkać również na tego typu eventach, targach zdrowotnych, konferencjach, festiwalach, także do zobaczenia w całej Polsce.